No dobrze, czas na potrójne espresso. Są trzy panie poseł lub panie posłanki. Są na łączach, bo myśmy sobie kłopoty. Myślę, że zaczniemy w określonym składzie, ale od początku rozmawiamy wszyscy razem. Pani poseł Karolina Pawliczak, Nowa Lewica. Dzień dobry. Pani poseł Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkim pani poseł... mamom składam najlepsze życzenia, bo dzisiaj dzień mamy. Właśnie. I pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, mamo, całuję bardzo. Ja też pozdrawiam moją mamę, rzecz jasna. No dobrze, może zacznijmy, skoro jesteśmy po życzeniach, zacznijmy od Lewicy, bo tak się ładnie składa, że w weekend Lewica miała same panie na scenie, które prezentowały program. My mamy same panie w studio, żeby oceniły. To może Lewica niech się pochwali, bo Gazeta Wyborcza napisała, że z... ciągnęliście, czy skopiowaliście program od Prawa i Sprawiedliwości. Co pani napisała, to pani redaktor to sama ma na koncie pewne plagiaty, no ale to już zostawmy na boku, ale jest taki zarzut, że Lewica i Prawo i Sprawiedliwość podobnie myślą, przynajmniej o gospodarce. Pani poseł. Panie redaktorze, szanowni państwo, Lewica przedstawiła kompleksowy, w części oczywiście, bo konwencja była tematyczna, dotyczyła edukacji, klimatu, spraw społecznych, ważnych kwestii, które Lewica od zawsze podejmuje. I no, proszę nie mówić o plagiacie, proszę mówić nie o powtórzeniu jakichkolwiek konwencji. To nie ja, to Gazeta Wyborcza. Partii politycznych, dlatego że myśmy zapowiadali już na początku ubiegłego roku, że takie konwencje będą się odbywać. Oczywiście pandemia w dużej mierze pokrzyżowała te plany pewnie w stosunku do wszystkich formacji politycznych. Natomiast my wracamy z konwencjami. Niedawno odbyła się konwencja dotycząca spraw młodzieży. Młodzież bardzo pozytywnie reaguje na nasze propozycje programowe. A teraz była propozycja, o której już mówiłam, czyli część naszego programu wyborczego, programu Lewicy na poszczególne obszary gospodarki, bo tak to można nazwać, jeśli chodzi o edukację, czy sprawy społeczne, czy klimat, czy inne tematy bardzo ważne podejmowane na tej konwencji. Podejmowały to oczywiście panie posłanki, które merytorycznie zajmują się tymi obszarami. Pewnie gdyby się życie polityczne pani poseł Hanny Gill-Piątek inaczej potoczyło, to też w sobotę stałaby na scenie i razem z koleżankami z Lewicy ten program prezentowała, a teraz musi mieć pokorową twarz i recenzować się jako konkurentka pani poseł. Panie redaktorze, ja bardzo się cieszę przede wszystkim, że inne ugrupowania mają swoje programy. Tutaj bardzo wyraźnie, mogę to powiedzieć głównie właściwie o Platformie Obywatelskiej, ugrupowania, które były pogrążone w takim zimowym śnie bardzo długo, wyraźnie obudziły się pod wpływem tego, że pojawiła się na scenie politycznej Polska 2050 i tutaj widać takie, powiedzmy, ożywcze pobudzenie. Również sądzę, że bardzo fajnie, że Lewica przedstawia swoje postulaty i też chciałam zaprzeczyć temu, że ktokolwiek kogokolwiek plagiatuje. Lewica od dawna ma swoje postulaty. To, że Prawo i Sprawiedliwość uprowadza postulaty innym ugrupowaniom bardzo często i w sposób deklaratywny mówi, że jest pełni, no to jakby zbójeckie prawo tej formacji, tak? To znaczy, no prawem pani... silniejszego jest zawsze przyznać się do czyichś dobrych pomysłów. Pani natomiast poseł, nie chciałbym być bardzo złośliwy, ale SLD, które jest podstawą, fundamentem Nowej Lewicy, miało czas na realizowanie społecznej agendy, prospołecznej agendy politycznej, skończyło się na liniowym CIT-cie chociażby, tutaj, więc... Ja tutaj zostawię panu poseł mieli czas. Się pozwolę odnieść, dokładnie, bo mam nadzieję, że będzie jeszcze czas. Oczywiście. Na to, panie redaktorze. Natomiast chcę tylko dokończyć, że każdy z nas ma rzeczywiście własny program. Polska 2050 również te programy na rozdział Kościoła od państwa, na zdrowie, na klimat, teraz na edukację prezentuję po kolei. No, wczoraj mieliśmy bardzo dużą debatę połączoną z prezentacją dokumentu Ludzie Zdrowia. Wydaje mi się, że to dobrze, że pracujemy programowo i merytorycznie i cieszę się, że pojawiają się przy tym kobiety. Wolałabym, żeby te kobiety pojawiały się również w innych formacjach, w takich ważnych funkcjach, nie tylko opiekunek merytorycznych tematów, ale również na stanowiskach, tak, na stanowiskach na przykład liderek.
Więc bardzo byłoby dobrze tutaj, żebyśmy się ścigali na program, ale też dobrze by było, żeby ta faktyczna równość była taką codziennością życia politycznego i tego naprawdę życzę nie tylko lewicy, wszystkim ugrupowaniom. A propos równości, to mężczyźni mogli się by poczuć dotknięci tą sobotnią konwencją lewicy, ale to zaraz do pani poseł wrócimy. Prawo i Sprawiedliwość, Joanna Lichocka. Jest tak rzeczywiście, że czują państwo pewną płaszczyznę porozumienia z lewicą, że można niektóre elementy Nowego Ładu wprowadzać razem z Adrianem Zandbergiem, kiedy zabraknie głosu chociażby Jarosława Gowina? Ja przede wszystkim wyrażam uznanie, że część opozycji poszła po jakiś rozum do głowy i próbuje przedstawić Polakom cokolwiek prócz nienawiści. Bo do tej pory ten szeroki obóz antyrządowy próbował na różne sposoby hejtować, mówiąc popularnie, czyli rozpętywać różne akcje nienawiści wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Widzieliśmy przecież wspólne działanie zarówno Lewicy, jak i Platformy Obywatelskiej, jak i teraz osób, które twierdzą, że są w partii Szymona Hołowni, które były działaniami wyłącznie po to, żeby walczyć z rządem. Rządem, przypomnę, który po raz pierwszy po 1989 roku przedstawił tak kompleksowy program wsparcia polskich rodzin, polskiego społeczeństwa. Tak gruntownie przebudował to przesunięcie środków z postkomunistycznych elit do zwykłych Polaków. Wtedy obie panie posłanki na różne sposoby z tym rządem walczyły. I ja pamiętam również wypowiedzi przeciwko kolejnym programom Prawa i Sprawiedliwości. Cieszę się więc, że Lewica w odróżnieniu od Platformy Obywatelskiej przedstawiła jakiś program. Rzeczywiście tak jest. Tu już nie ma takiego stawiania wyłącznie na politykę antypis, na politykę nienawiści. Tu jest ta refleksja, że Polacy oczekują konkretnych rozwiązań. To pani poseł, wróćmy do opozycji. Na ile ta teza jest dla pani poseł z opozycji prawdziwa? Na ile jest tak, że kończy się etap opozycji totalnej, kończy się ten etap, gdzie przewodziła Platforma opozycji w twardym oporze, a zaczyna się zupełnie nowa gra polityczna, pani poseł Karolina Pawliczak? Lewica od początku mówiła, że absolutnie nie wplątujemy się w retorykę opozycji totalnej. Ja w ogóle tego hasła nie znoszę i przyznam, że dla mnie najważniejsza jest sprawa właśnie merytorycznej, konkretnej pracy dla Polski. Ale tylko dopytam, Platforma żyła w tej formie? To jest tak, że Platforma była jakoś zakleszczona, czy może jest trochę zakleszczona w tej figurze opozycji totalnej? No właśnie, stąd to hasło pochodzi. Zaplątała się niestety w tym haśle i właściwie brnie dalej. Ja nie chcę oceniać oczywiście działalności politycznej Platformy Obywatelskiej. Ona ma sama swoje problemy. Natomiast ja uważam tak, dzisiaj żyjemy w trudnym czasie popandemicznym. Polki i Polacy oczekują recepty na Polskę. Taką receptę przedstawiła na ostatniej konwencji Lewica. Oczywiście te konwencje będą się powtarzać. Będziemy przedstawiać kolejne punkty, ważne punkty programowe i odnosząc się do planu na Polskę, które przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, no niestety z przykrością muszę powiedzieć, że w dużej części, bo pani poseł odnosi się do naszej konwencji, ale ja muszę powiedzieć, że to była no niestety programowa konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, taka trochę ulotka wyborcza pod następne wybory, bardzo dużo obietnic, z których części myślę, że państwo po prostu nie spełnicie, w odniesieniu również do programów, które miały miejsce już wcześniej. Przecież pan Morawiecki, premier, dowodzi, że realizuje swój program, pani poseł, w odróżnieniu od Lewicy. No tak, ale pani poseł, gdzie są Mieszkania Plus? No tyle mówiliście państwo o tak, to jest ulubiony przykład. Rzeczywiście, to jest ulubiony przykład opozycji. To jest ten jeden element, który bardzo trudno pani poseł Karolina. I to premier też przyznał, ale jak pani wie, mamy nowy program mieszkaniowy i to on już ruszy lepiej. Tutaj omijamy to zblatowanie samorządowców z deweloperami, jak w Kaliszu na przykład, gdy sama zabiegałam o to, żeby Kalisz przystąpił do programu Mieszkanie Plus i były przedstawione konkretne tereny. Pani zna doskonale tę sprawę, bo była wiceprezydentem Kalisza, ale ze względu na miejscowy układ biznesowy w programu Mieszkanie Plus nie dało się wprowadzić. Po
prostu na tanie budownictwo mieszkaniowe w Kaliszu, takim wsparciem rządu nie było miejsca, ponieważ zagroziłoby to interesom deweloperów, to ja którzy tylko również dodam, że nie tylko Kalisz, ale też... Nie, ja znam to z praktyki, pani prezes. Ale nie tylko samorządy, bo też chociażby koleje państwowe miały problem, żeby realizować ten pierwotny program Mieszkania Plus, więc to nie jest tylko kwestia samorządów, chociaż też jest. Oczywiście, oczywiście nie możemy zrzucać odpowiedzialności na samorządowców. Nie, nie, ale też są sprawdzone obiektywne trudności. Panie redaktorze, czy ja mogę... Droga środka, bo tak to wygląda na naszym ekranie. Po środku jest Szymon Hołownia, a dokładnie Hanna Gill-Piątek. No dobrze, kto po kim papuguje, to już mamy za sobą. Ale to jest ciekawy problem, Mieszkanie Plus, bo ten program bardzo silnie ewoluuje i cały czas nie mamy odpowiednich efektów. Ja chciałam tylko uświadomić panią posłankę Lichocką, może to będzie jakiś przykry wstrząs, ale to, co w tej chwili w Polskim Ładzie przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, to jest właśnie program dla banków i deweloperów, bo to jest dokładnie cofnięcie się do czasów Platformy, kiedy mówiliśmy zmień pracę i weź kredyt, najlepiej hipoteczny, najlepiej na całe życie, żeby te pieniądze nie wychodziły na lokalny rynek, tylko żeby wędrowały do banków. Wy przedstawiliście program cofający nas o lata świetlne w mieszkalnictwie, bo rezygnując z programu mieszkań o dostępnych czynszach na wynajem, mówiąc, przyznając się otwarcie do porażki programu Mieszkanie Plus, powiedzieliście, będziemy teraz dokładać do mieszkań kupowanych na własność. Na własność. Do tego jeszcze zrobiliście ogromny problem samorządom. Pani nie chce, żeby Polacy mieli własność? Pani poseł, przepraszam, bo to jest bardzo ciekawe. Czy pani nie chce, żeby Polacy mieli mieszkanie na własność? Chce pani, żeby Polacy byli skazani na wieczny wynajem? Pani poseł, dajmy skończyć pani Hanny Gill-Piątek potem. Pani posłanko, że w Mieszkaniu Plus forma dojścia do własności w sposób taki, żeby ludzie nie byli obciążeni ryzykiem i kredytem hipotecznym przez całe życie, jak najbardziej była. I tutaj nie było między nami sporu. To dojście do własności w różnych formach Mieszkania Plus było. Ci, którzy mogli sobie na to pozwolić, mogli sobie na to pozwolić, a ci, którzy potrzebowali tanich mieszkań na wynajem, wynajmowaliby. To wy położyliście ten program i powiem dlaczego. Z punktu widzenia samorządu, ja kiedyś rozmawiałam z BGKN-em, kiedy to jeszcze realizowaliście pierwszy pilotaż Mieszkania Plus i to, że położyliście ten pilotaż, to była wina nie tylko złej organizacji, ale też położenia przez was reformy planowania przestrzennego. Bo gminy, mając narzucony z góry pewien normatyw, dotyczący na przykład różnych, nie wiem, parkingów, instalacji i tak dalej, nie mogły tego pilotażu bez ryzyka dla siebie realizować. Ja to ale samorządy pamiętam, też powinny ponosić ryzyka, w tym środzie łatwiej wstrzędny, pani poseł, to akurat samorządy... Ostatnia rzecz, panie redaktorze, co do tej totalnej opozycji. Totalnej opozycji tylko krótko, nigdy nie było. To jest mokry sen Jarosława Kaczyńskiego i jego spin doktorów, żeby wszystkich nas spakować do jednego wora, zamknąć i powiedzieć, że my tylko krytykujemy. Słowa pani... Przepraszam bardzo, ale to naprawdę posłów. Nie można tak mówić o samej, o całej opozycji, że ale jest opozycją totalną, czy tylko krytykowała. Ja bym uwierzył pani poseł, gdyby tak nie to, że są słowa Grzegorza Schetyny. Jakby to sam Grzegorz Schetyna o tym mówił, a nie Jarosław Kaczyński. To jakby była droga Platformy. No dobrze, Joanna Lichocka, ale rzeczywiście jest tak, że... Panie redaktorze, proszę mi pozwolić odpowiedzieć na to, co przed chwilą powiedziała pani Gill-Piątek, popisując się oczywiście prymitywizmem bardzo i prostactwem językowym. Proszę pani, pani mija się z prawdą, opowiadając o tych sprawach związanych choćby z planowaniem przestrzennym, czy z możliwością budowy domu. Myśmy bardzo wiele rzeczy wyprostowali i umożliwili szybsze wprowadzanie różnych rozwiązań i przestrzennych, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę. Jak pani wie, teraz idziemy krok dalej i będzie można bez pozwolenia na budowę, na samo zgłoszenie, zbudować nieduży dom dla rodziny. Jak pani też dobrze wie, w naszym programie Nowy Ład jest bardzo dobre rozwiązanie dla młodych rodzin, dla rodzin między 20 a 40 rokiem życia, na to, żeby mogli dojść właśnie do własności. Bo nie dość, że państwo daje gwarancję na wkład własny, czyli rodzina, na której
którą w tej chwili nie stać na wkład własny, będzie miała gwarancję polskiego państwa, to jeszcze na dodatek wraz z narodzinami kolejnych dzieci państwo będzie spłacać ten kredyt. Także proszę pani, to jest bardzo dobry prorodzinny program. Ale ja ta uwaga, tylko przerwę pani poseł, bo to jest bardzo istotne, niezwykle istotne, bo Mieszkanie Plus, jak rozmawiałem z Mirosławem Barszczem, jeszcze z ministrem Adamczykiem, kiedy to był ten pierwotny program w roku 16, na początku, koniec 15, wtedy była istotna myśl, żeby jednak obejść deweloperów. Pamiętajmy, że deweloperzy w roku ubiegłym mieli najwyższe rekordowe zyski. W Europie Zachodniej deweloper ma zysk 6-8%, w Polsce ma 36%. To jest zysk dewelopera. I czy rzeczywiście wasz program pozwala obejść deweloperów? Proszę pytać o to samorządowców rzeczywiście. Proszę pytać samorządowców oczywiście o to, jak wygląda współpraca z miejscowymi deweloperami i jak wygląda budowa mieszkań komunalnych, jaki wysiłek takie miasta jak Kalisz wprowadzają w to, żeby było tanie budownictwo. Czy przypadkiem nie jest tak, że ustępują właśnie w tej mierze pola po to, żeby biznes deweloperów bardzo, zresztą my dobrych biznesmenów się mogły rozwijać. I tutaj jest również klucz do tego, że ten program nie mógł tak zafunkcjonować, jak chcieliśmy, ponieważ lokalne układy biznesowo-polityczne w dużej części to blokowały. Ja niczego nie szukam, pani prezydent. Jak wszyscy mówimy razem, nikt nic nie słucha i to ja także nie się, jest dobre nie dla płci pięknej w polityce. Pani poseł Karolina Pawliczak. Pani może poseł rzuca bardzo poważne oskarżenia. Jest to bardzo przykre, bo była wówczas posłanką z tego okręgu. I starałam się, żeby te Mieszkania Plus tam były. Żeby temu zapobiec. Natomiast pani poseł, jeżeli ma pani tak poważne oskarżenia, dlaczego pani nie zawiadomiła prokuratury w tej sprawie? Bo dlaczego to nie są pani nie zawiadomiła określonych służb? Pani mówi bo to o nie są żadne przestępstwa, pani prezydent. Pani mówi, no to skoro nie są przestępstwa, to pani... Przecież pani to poseł, dobrze pani, wie. Przecież nie, pani dobrze wie, nie, jak to funkcjonowało. Pani poseł Joanna Lichocka, prosimy... Pan Kalisz nie przystąpił do programu Mieszkanie Plus, gdy była pani wiceprezydentem. Akurat Kalisz... Kiedy dlaczego Kalisz nie przystąpił do programu Mieszkanie Plus? To zmieńmy temat, bo z tego Kalisza nie wyjdziemy, a to jest Kalisz, to jest cała Polska. I jaka liczba tych mieszkań? Dobrze. Pani nie ma wiedzy, to jest najważniejsze. Dobrze, zmieńmy na koniec temat Białoruś, może będzie łatwiej. Mieszkań tutaj nie wybuduje, ale może kwestie to Białorusi rozwiążemy. Nie, pani poseł, Hanna Gil-Piątek, Białoruś, tak, kryzys dyplomatyczny. Czuję się bezradny, czuję się naprawdę w mniejszości. I czuję się bezradny. No dobrze, na koniec Białoruś i pani poseł Hanna Gil-Piątek, jak reagować? Pojawiły się oskarżenia chyba bezpodstawne wobec polskiego rządu, że nie dopilnował Romana Pratasiewicza. Roman Pratasiewicz nie był nawet pod polską jurysdykcją, mieszkał na Litwie. Na ile to jest tak, że dalej uważacie, że to polski rząd ponosi odpowiedzialność za to, że Łukaszenka uprowadził białoruskiego opozycjonistę? No tak, ale miał azyl w Polsce. Nie miał. I Roman Pratasiewicz był też na pokładzie statku powietrznego, który był zarejestrowany w Polsce. Tak, żeby było tylko jasność, Roman Pratasiewicz przyjechał do Warszawy, złożył wniosek, po czym wyjechał na Litwę i nie kontynuował wniosku. No panie redaktorze, to tak jakby ktoś na naszym terytorium, to jest nasze terytorium po prostu. Ten statek powietrzny był według prawa naszym terytorium. I tutaj jakby dobry jest ten krok zamknięcia przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej dla reżimu Łukaszenki, oczywiście, ale to jest zdecydowanie za mało. My po prostu jako państwo powinniśmy podjąć zdecydowane kroki i tego oczekujemy. Oczekujemy też od pana prezydenta tego, żeby wyszedł i powiedział, że to było przestępstwo i jakie paragrafy tutaj złamano, bo już karniści w tej chwili opisują szeroko, do jakich naruszeń polskiego prawa doszło. My powinniśmy nie pozostawać wobec tego milczący i bezradni, tylko jakby wyraźnie sprzeciwić się temu, bo dasz palec, urwał rękę. To znaczy nie ma takiej możliwości, żebyśmy tolerowali takie akty przemocy. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa, o wiele poważniejsza, niż się to może wydawać. Na wniosek polskiego premiera jest dość istotny, jak na europejskie warunki, dość silna reakcja. Pani poseł Karolina Pawliczak, Lewica, jak na to patrzycie? Jakie macie rady, jakie macie przemyślenia? Doszło do dramatycznie niepokojącej sytuacji, że w dzisiejszym świecie może dojść do porwania
samolotu. Jest to absolutnie akt terrorystyczny, który potępiamy. Dobrze, że niebo unijne zostało zamknięte dla białoruskich samolotów. Natomiast no, ja nie ukrywam, że przykre jest to, że cierpią obywatele Białorusi na tym wszystkim. Reżim Łukaszenki i totalitaryzm, który wprowadził, trwa już ponad 27 lat. On to budował bardzo skrupulatnie i dobrze, że jest taka wspólna solidarność państw europejskich. Również sankcje gospodarcze, bo pamiętajmy, że był przygotowany pakiet taki ratunkowy, gospodarczy, inwestycyjny w kwocie 3 miliardów złotych i on został również zamrożony, no dopóki sytuacja na Białorusi się nie uspokoi. Jedyne, co nad czym trzeba ubolewać, to właśnie ta strata i te straty, które ponoszą obywatele Białorusi, którzy są bezradni w tej całej bardzo trudnej sytuacji. Pani poseł Lichocka, ja mam nadzieję, że jeszcze jedna lekcja z tego wyjdzie, lekcja historyczna, bo Aleksander Łukaszenko prześladuje Polaków na Białorusi właśnie pod pretekstem historycznym, pod pretekstem tego, że AK-owcy to byli faszyści, a żołnierze wyklęci to byli bandyci. Jest światełko w tunelu. Rada Miasta w Białymstoku odrzuciła wniosek o likwidację ulicy Majora Łupaszki, co byłoby jakby takim wyjściem naprzeciw reżimu, czy nagle byłoby korespondowało z tym, jak myśli o II wojnie reżimu Łukaszenki, czy Putin na Kremlu. Też warto o tym pamiętać, bo to mnie osobiście dotyka. Ale to tylko mój osobisty wątek. Na koniec pani poseł Lichocka. Nie bardzo wiem, jakie pan zadał pytanie, ale cieszę się, że mogę coś odpowiedzieć na temat pani tego, co się zdarzyło. Pani poseł, nie potrzebuje pytań. Premier Mateusz Morawiecki wystąpił natychmiast z inicjatywą, jak państwo wiecie, rozszerzenia porządku obrad Rady Europejskiej już w poniedziałek. I to ta agenda została wprowadzona i zostały zastosowane bardzo poważne sankcje wobec Białorusi. Także ta inicjatywa polskiego premiera i błyskawiczna reakcja polskich służb, łącznie z wezwaniem ambasadora Białorusi w Polsce i z wręczeniem mu noty protestacyjnej, zostały zauważone i zostały również jakby solidarnie przez Unię Europejską, ale też inne państwa zastosowane. Natomiast to, co jest niepokojące w tej sprawie, to to, że wszyscy zdają sobie sprawę, że za Łukaszenką, za tymi działaniami również stoi Kreml i że nie ma na razie żadnych kolejnych sankcji wobec reżimu Putina, że Stany Zjednoczone nie widzą powodu do wprowadzenia sankcji za budowę Nord Stream 2 i pozwalają na to, żeby ta budowa była kontynuowana. Mimo, że Joe Biden przez wiele tygodni mówił coś biegunowo odległego, teraz nagle zmienił zdanie i rzeczywiście to stawia pytanie, kto był agentem Putina w Białym Domu, czy Donald Trump, czy jednak Joe Biden. Słowa mówią jedno, fakty mówią coś biegunowo odległego. Teoria spisku, panie. Dobry spisek to jest to, co jest najlepsze. Panie posłanki, panie poseł Karolina Pawliczak, Hanna Gil-Piątek, Joanna Lichocka, dziękuję bardzo panu za udział. Do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego w Dniu Matki. Wszystkim mamom życzymy. A przynajmniej kiedyś tak było, że matkami zostawały kobiety i chyba jeszcze przez chwilę tak będzie na tej planecie zwanej Ziemią. Dobrze, tu stawiamy kropkę. Za chwilę zajmiemy się kopalnią Turów w szczególe.